mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016. Podstawą prawną tej uchwały jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W tej uchwale z 2011 roku, to jest uchwała numer 13/134/2011 Rady Miasta Mława z 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniem w zasobem gminy na lata 2012-2016 wprowadza się zmiany w załączniku numer 6 i w załączniku numer 15. Załącznik numer 8 i załącznik numer 15. Załącznik numer 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały, zaś załącznik numer 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. I załącznik pierwszy dotyczy planu remontów bieżących na rok 2016. W tym załączniku kwota, która jest wyszczególniona jako wartość zadań remontowych, to 421 tysięcy. Ta kwota jest uwzględniona w budżecie miasta, co chwilę wcześniej przyjmowali Państwo, uchwalając budżet miasta na rok 2016. W załączniku, w uzasadnieniu to była strona 62 i 63. Dlaczego zmieniamy ten plan remontów bieżących? Dlatego, że proszę Państwa, jak w 2011 roku była uchwalana uchwała, inne były dane, inne były realia, inne były budynki, między innymi nie istnieje już w tej chwili budynek przy ulicy Warszawskiej 61, który był w tym planie remontów. Tak samo inne potrzeby na podstawie przeglądu tych pięcioletnich i jednorocznych. W załączniku numer 2 w planie gospodarczym na 2016 roku też jest uaktualnienie wszystkich danych. Założenia są te same, które były, ale uaktualnienie danych, czyli powierzchni, uaktualnienie przychodu, uaktualnienie kosztów. I też te dane, które tu są, mają swoje odzwierciedlenie w budżecie, który został przyjęty chwilę wcześniej, w uzasadnieniu na przykład na stronie 47. Tak samo i w tych wszystkich tabelach, które tam w budżecie są. Ta wartość się zmienia, dlatego że wcześniej w kosztach nie było kosztów mediów i kosztów tutaj odbioru dostarczanych do lokali komunalnych, jak energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, odbiór nieczystości stałych, pewnych również media, tak samo i opracowanie zadłużenia. I dlatego nastąpiła konieczność tutaj zmian, znaczy uszczególnienia i urealnienia tych danych. Jest to uchwała prawa miejscowego. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa Mazowieckiego i gminy pana burmistrza. Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cztery komisje zajmowały się projektem tej uchwały. Bardzo proszę o opinię Komisji do Spraw Rodziny. Komisja do Spraw Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Mława na posiedzeniu w dniu 21 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016. Jednogłośnie 5 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Oświaty. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 21 grudnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016. Jednogłośnie 6 głosów było za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Budownictwa. Komisja Budownictwa w dniu 23 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Głosowało 7 radnych, 6 głosów za, 1 głos przeciw. I chciałem jeszcze podkreślić, że w posiedzeniu komisji brał udział prezes TBS i przy tej uchwale była dyskusja, pytania, które to pan prezes szczegółowo wyjaśniał, także praca nad tym projektem była dość szeroka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Komisja Budżetu. Bardzo proszę. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Mława również na posiedzeniu w dniu 28 grudnia pozytywnie przyjęła projekt tej uchwały. 7 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby? Już widzę, jest głos. Tak, pan jest zgłoszenie. Pan radny Rakowski, tak? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. No, chciałbym przypomnieć, że rok temu też zabierałem głos w tej sprawie, nakłaniając, prosząc, zresztą na komisji też dyskutowaliśmy, abyśmy nieco inaczej podeszli do wzrostu czynszu, bo tak nawiasem mówiąc, pani, jak dobrze słuchałem, nie wspomniała o tym, że ta uchwała powoduje też wzrost czynszów o 15%. No, jednocześnie chcę powiedzieć, że te podwyżki czynszów w sposób taki, powiedziałbym, kroczący po 15% są już od 5 lat, tak? No i matematycznie, jak się pomnoży podstawę przez 5 lat, 1,15, to wychodzi 100%. Czyli, Szanowni Państwo, podwyższyliśmy czynsze w przeciągu 5 lat o 100% w mieszkaniach komunalnych. No i zważywszy na to, co się dzieje wkoło, czyli tak, no, 3 lata podatki od nieruchomości stoją w miejscu. Między innymi tam, kiedy była podejmowana ta uchwała, mająca taki właśnie kroczący wzrost czynszu, przewidywano inflację na poziomie 3, jak dobrze pamiętam, procent. Trochę więcej. W roku ubiegłym była deflacja, między innymi dlatego no, samorządy, które miały maksymalne stawki od podatków od nieruchomości, musiały obniżać o procent tej, powiedzmy, deflacji, jeżeli, jak zaznaczam, te podatki były na poziomie maksymalnym dopuszczalnym przez, no, w rozporządzeniu odpowiedniego ministra. A zatem nie chcę zbytnio długo mówić. Ja wiem, że są różne programy, udogodnienia, odpracowanie czynszów ewentualnie, ale to jest skierowane, to o czym na komisji powiedziałem, do jakiegoś kręgu osób. No, nie wszyscy są w stanie skorzystać z takowej pomocy, żeby ewentualnie poradzić sobie. Większość, trudno mówić, 80-90% nie ma wyjścia. W gruncie rzeczy musi po prostu te 100%, o 100% w ciągu 5 lat czynsze po prostu płacić. Uważam, że owszem, wzrost czy regulacja tych czynszów powinna następować, za to dynamika tego wzrostu jest po prostu zdecydowanie za wysoka. Tak się składa, że oczywiście ustawodawca pozwala, że do 3% wartości odtwarzaniowej ogłaszanego na dany rok w danym województwie, tutaj akurat jest poza Warszawą, do 3% wartości odtworzeniowej metra kwadratowego można ten czynsz ustalać. Tak się składa, że chyba już zbliżyliśmy się do tego 3%, czyli tam najlepszy lokal oczywiście ponad 8 zł będzie kosztował. Stąd no, uważam, że ta dynamika wzrostu jest po prostu zdecydowanie za wysoka i jak rok temu głosowałem przeciw, no, w tym roku też będę głosował przeciw. Mówię bardzo, czy pani zechce się ustosunkować? Proszę bardzo. Znaczy, ja mogę tylko tyle powiedzieć, proszę państwa, że polityka mieszkaniowa na lata plus wieloletni program gospodarowania mieszkaniem zasobem zakładał te podwyżki, zakładał te procenty. Myśmy w tej chwili nie zmienili tych procent. I jeszcze nie doszliśmy, a już powinniśmy według polityki, powinniśmy już wcześniej dojść do tego, do 3% wartości odtworzeniowej, do takiej wysokości czynszu. Myśmy do tego nie doszli jeszcze. Jest w tej chwili już tutaj dość, zbliżamy się do tych 3%. I proszę Państwa, ten wskaźnik jest ogłaszany na, co pół roku na okres czasu,
półroczny i on też w jakiś sposób się zmienia, dewaluuje, też dewaluuje. I proszę Państwa, my tutaj przyjmujemy tylko te zasady, które były wcześniej określone i tu nic nie zmieniamy, nic nie zmieniamy. Dziękuję bardzo, ale tak, poprosimy Pana Prezesa jeszcze o uzupełnienie, ale w międzyczasie Pan Radny Dużmański chciał zadać pytanie, tak? Tak, dziękuję bardzo. Ja właśnie chciałem, bo nie miałem akurat okazji na komisji, prawda, wysłuchać Pana Prezesa Terbesła, więc w związku z tym dzisiaj chciałbym od niego osobiście usłyszeć, mam tu przed sobą plan remontów bieżących na 2016 rok. Chciałem zapytać tak, pierwsze pytanie. Czy kwota, która tutaj jest 427 tysięcy, czy ja powiem, przepraszam za prosienie, czy Panu to wystarczy, Panie Prezesie, na te remonty? To pierwsze pytanie. A drugie, a jeśli pod innym adresem, które są tutaj wskazane, wyskoczy coś bardzo pilnego, to cóż wtedy? Kolejna sprawa to, może jestem w błędzie, a to proszę o wyprowadzenie mnie z tego błędu. Koszty zarządzania są dość wysokie w moim przekonaniu. Również jestem zaniepokojony wzrostem, prawda, czynszu w lokalach o 15%. Ale w związku z tym chciałem zapytać, bo są tutaj jest tutaj punkt odpracowanie zadłużenia. Chciałem zapytać, jakie są formy odpracowania zadłużenia i czy każdy z takiej możliwości może skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to musicie się Państwo zdecydować, bo ja osoby teraz nie będę to Panie Prezesie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zasada polityki czynszowej jest określona w polityce mieszkaniowej miasta, która została przyjęta przez Państwa w 2008 roku. I tam określone są wzrosty czynszów w poszczególnych latach, jak również obniżki i wszelkie udogodnienia związane z opłatą czynszową. We wcześniejszych latach polityka czynszowa zakładała większy wzrost czynszów niż ten, który był faktycznie wprowadzony. Obecnie ta 15% podwyżka doprowadza do tego, że zbliżyliśmy się do granicy 3% wartości odtworzeniowej i w następnych latach już tak drastycznej podwyżki czynszów, jeżeli w ogóle będzie, nie będzie, będzie to raczej tylko lekka regulacja związana z inflacją. To jeżeli chodzi o dlaczego tak wzrastają te czynsze. Taka jest polityka miasta. Czynsze mają zrównoważyć wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy. Taka była koncepcja przy 2008 roku, kiedy opracowana była polityka mieszkaniowa. I właśnie to nam się w tej chwili udaje osiągnąć. Także ten cel został przez nas osiągnięty. Co do wydatków na remonty. Tak, to są założone z grubsza te remonty, które planowaliśmy, oprócz tych, które w sposób naturalny wypadły jakby z naszego planu, chociażby Warszawska 61, budynek wcześniej wyłączony z eksploatacji oraz te remonty, które z różnych powodów były wykonane wcześniej właśnie ze względów na jakieś rzeczy awaryjne, które trzeba było wykonać poza planem. Jeżeli chodzi o pieniądze, które pojawiają się wtedy, to my tutaj jesteśmy bardzo dobrze i w takiej relacjach z Urzędem Miasta, tak, z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ja tu jest Panią Burmistrz, gdzie na bieżąco monitorujemy to i jeżeli jest taka potrzeba, to z nadwyżki budżetowej zawsze jakieś takie rzeczy awaryjne były realizowane. Także tutaj nie ma obawy, że jakichkolwiek środków na naszą działalność zabraknie. Nie wiem, czy zapomniałem o czymś? Jeżeli chodzi o odpracowanie, to oczywiście osoby, które posiadają odpowiednio niskie dochody i nie są w stanie płacić czynszu, zgłaszają się do nas. W tym roku było to 17 osób, odpracowało około 27 tysięcy złotych ogółem, więc jest to całkiem spora kwota. Dla większości z nich to był moment, w którym mogły wyjść, jak powiedzieć tutaj kolokwialnie, na czysto, czyli nie mieć zadłużenia czynszowego i po skończeniu odpracowywania móc ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, żeby móc regulować dalej swobodnie czynsz. Jakie są to prace? Generalnie są to prace nie wymagające większej kwalifikacji, bo korzystamy tutaj z pomocy Straży Miejskiej i kierujemy do nich tych ludzi, którzy zgłaszają się do nas. Po wstępnej kwalifikacji, przeszkoleniu BKP odpowiednim dla danych prac, przy pomocy strażników miejskich sprzątają określone rejony miasta, tam gdzie nie ma umów zawartych z firmami sprzątającymi.
Generalnie to są takie prace, natomiast dla osób, które posiadają większe kwalifikacje, to my już w ramach zasobu komunalnego przy remontach takich wymagających większych kwalifikacji wykorzystujemy ich umiejętności, żeby tutaj mogli. I oczywiście te prace są wyżej wyceniane wtedy przy odpracowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać jeszcze głos? Pan radny, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym tutaj się odnieść też do tego punktu i zgodzić się z kolegą radnym Rakowskim. Uważam, że wzrost czynszów mieszkalnych o 15% jest bezzasadny. Inne podatki obniżamy, a tutaj dlatego będę głosował przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016? Proszę podnieść rękę. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Trzech radnych jest przeciw. Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada większością głosów, 15 głosów za, przy 3 głosach przeciwnych przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016. Dziękuję bardzo.